Servus! Ja jestem Najrod 007. Mymmy. A to jest kolejny odcinek z gry Pixel Gun 3D. I słuchajcie, wrócił event snajperowy. Jestem z tego powodu zadowolony bardzo, ale to bardzo. Ponieważ będzie trwał on jeszcze przez 10 dni, najwyraźniej z tego co widzę nie będzie zmian, jeśli chodzi o to, że to będzie się resetowało, ale tak czy inaczej jak najbardziej spoko, bo możliwe, że podbije troszeczkę więcej części do Revolver Sniper Rifle. I wydaje mi się, że też z tego powodu możliwe, że kiedyś tą broń będę miała. Bym naprawdę się bardzo cieszył, gdyby się okazało, że bym miał tą broń, tak? Bo to jest kurna tak epickie, że no nie ma lepszego, tak? Najlepsza broń po prostu snajperska w grze. No i co? Zaraz sobie otworzymy to wszystko. Lucky chest niestety nie mam do otwarcia, ale tak, na koniec odcinka zrobimy sobie fajny opening. 6 skrzynek czy 7? Już nie pamiętam, czekajcie, chyba 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 skrzynek. No i ogólnie 200 medalików 3 dni, no to nie jest najlepiej, tak? Bo jeśli tak dalej pójdzie, to nie dobijemy nawet tej lepszej skrzynki. O, nawet tej skrzynki nie dobijemy. Wiem, że wbiłem tylko jeden, a tak naprawdę nic nie wbiłem, ponieważ to było za skrawcenie jakby Bow Decoration Modern Sky. O, patrzcie, za skrawcenie tego, nie? Bo mieliśmy to, ale później nam się skrawciło to i tak jakby no znowu zmieniłem tak na to, ale to ten jeden medalik właśnie za skrawcenie tego, więc nic nie grałem, no ale w dzisiejszym odcinku troszeczkę wbijemy, tak? Nie ma innego bab. Dobra, weźmy sobie ten evencik i coś sobie wykluczmy. No Boże, tego nie chcę. Możemy dostawać te. Nie najgorzej, tego w życiu nie chcę. I tego nie chcę. Aha, jeszcze jednego nie mogę sobie. Jeszcze jedno mogę sobie wykluczyć. 4 parcy, 10 końców, 5 końców, 3 gemy. To 5 końców wykluczę, dobra. Play. Możliwe, że wylosujemy coś fajniejszego. Uwaga, 3 gemy. No, tragedii nie ma. 3 gemy zawsze się przydadzą. Zresztą wiadomo, na co kozackiego zbieramy. Kolejne. No, nie chcę tego, nie chcę nigdy tego, nie chcę i nigdy tego nie chcę, bo to 3, tak. Tutaj tylko 3. Dobra. I mam nadzieję, że uda mi się 100 gemów wylosować tak, jak to było przy poprzednim razie, kiedy ten event był. No, 3 parcy. Tragedii nie mam, mogło być gorzej. Co tu więcej mówisz, tak? Dobra, i ostatnie za friko. Pumkara, pumkara i jeszcze pumkara. Dobra. Losujemy. I uwaga, pum, 3 parce, no tragedii też nie ma, ale wolałbym coś innego. Dobra, może sobie spróbujemy w to zagrać, mi się wydaje, że Flag Keeper będzie tutaj bardzo koksił, ale na początku spróbujmy zagrać sobie coś innego. Ogólnie to dzisiaj sobie poużywamy Impulse Rifle i też chciałbym go zupgrade'ować, przyznam wam, ponieważ jak bije 32 level, co wcale aż tak długo, no niedługo będzie, no to te dwa bronie są za gemy, zresztą ta jest słaba i mamy tylko te dwie. Obie mają 25 poweru i kosztują po 400 końców. A to kosztuje, też ma tyle samo poweru, tak? Ma jeszcze większego zooma, bo ten ma 2 zooma, ten 0 zooma, ten ma 4 zoom. I mogę to zaupgrade'ować taniej tak naprawdę niż kupić tamte, więc rzeczywiście lepiej kupić Impulse Rifle, który ma dodatkowo jeszcze bardzo mały, ale jednak area damage, więc no po prostu Impulse Rifle jest lepszy, tak? Nie będę ukrywał. Też tutaj możecie zobaczyć moje wszystkie inne fajne brońki. Nie będziemy jeszcze, słuchajcie, upgrade'owali naszego robot samuraja, ale mówię wam, zupgrade'ujemy go, kiedy kupimy, na 32 levelu oczywiście. To. Super Charged Rifle. 33 poweru, dość szybko strzela, ale coś najlepsze? Area Damage, czyli można się tym bić po prostu na blisko, to jest najlepsze na świecie ogólnie. No ale o tym po prostu już mniejsza. Dobra, zagramy sobie jakąś mapeczkę, dobra, random mapie, jeśli mapy nienawidzę, to wyjdę. Mapa spoko. Nie gardzę tą mapą, tak? Uważam, że ta mapa jest naprawdę no z fajniejszych mapencji, tylko czekajcie. Okej, tylko dobra. Już wiem, co muszę zrobić, wiecie co? Przykro mi na chwilę, ale na chwilę muszę po prostu zrobić cięcie. Okej, słuchajcie, wiem, że miała być inna mapa, ale już jest to, ponieważ zepsuł no emulator mi się ostatnio coś psuje, tak? Taka jest smutna prawda. Więc mamy Sniper Force, bo to jest najlepiej tak, żeby się ukryć, więc... Dobra. No okej. Okay. 2 kile wleciały szybciutko, byłyby 3, gdyby tamten nie został jakby sprzątnięty wcześniej troszeczkę.
Dobra, 4 kile. W sensie 3. Sorry, nie wiem już. Nie będę liczył killa, albo dobra. Tu mogę liczyć killa. Aj, kurczę, no tylko 3 kile się udało zrobić. W ogóle Adamant Sniper Rifle. Po co gościa raidują takie bronie po prostu na tak wysoki level, jak tanie mogą kupić coś lepszego. Czekajcie, dobra, zabiłem mu Feniksa. I go samego też zabiłem. Więc fajnie, kto? No wszedł mi kurna do bazy, w ogóle nie wiem gdzie był. Ale wszedł w każdym razie do bazy, tyle mogę wiedzieć. 12 do 12, więc muszę bardziej tutaj pokoksić. Bo aktualnie... No z czego mi tu? Adamant Sniper Rifle, wiecie co? Gościowi chyba odbiło, ale po prostu... Nie wiem, może bardzo się polubił tą brońkę po prostu i... Dobra, zdjęty. No i nawet mamy więcej killi niż drużyna przeciwna, więc tragedii nie ma. Jak ma się więcej killi, to jest dobrze. W ogóle wiecie co? Czekajcie, schowam się tutaj, tego spykła mi się przydał. Ostał. Czekajcie. Ty z tego Bona mnie tutaj chce zabić, tak? No i zabił. Ech. No, 100 gemów mi brakuje do tego, ale i tak nie chcę tego kupować, bo po co tak naprawdę? Jak to kupować, jak można kupić coś... O ziom, z adamantem wchodzi nam do bazy. Też mam coś, co zabija na 2 hity. No. A mam mniej poweru. Okej? Okay. Bond Sniper Rifle. Dobra, czyli trzeba po prostu uważać i nie grać na tym trybie, bo mają za dobre snajperki. Ojeny. Widziałem to, co on tam miał. Czekajcie, chciałbym się skampić, ale... Jeny, ile ich tam było? Okej, czyli tak jakby jeśli wychodzę, to od razu widzi mi piątka. Kumam, czyli muszę się schować jakoś tak o. Dobra, zabiję mu jakiegoś... Kurka, no. Czekajcie, bo... Dobra, on tu chyba został zabity. To dobra informacja. Ale i tak 2 killami przegrywamy. No, źle jest, nie? Bo wolałbym wygrywać tymi 2 killami niż przegrywać, ale trudno. Już myślałam, że to kurczę przeciwnik wyszedł, ale zginął. Problem jest, problemy są. Dobra, zabity, ale przegrywamy 4 killami. Defeat. No, z snajperkami rzeczywiście łatwo nie jest, tak? Tutaj grają, zresztą jak mam... No nie najlepszą snajperkę, nie powiem, że ta snajperka jest najlepsza, bo najlepsza nie jest, tak? Mogę więcej mówić. Zresztą snajperki się najbardziej starzeją, nie? W porównaniu do innych broni, bo na przykład karabiny się starzeją najmniej. A najbardziej rzeczywiście mówisz, starzeją snajperki, bo na następnym levelu tak naprawdę już się w ogóle nie przydaje. To jest smutna prawda, w ogóle mogę napisać, że nagrywam. Mogę napisać, że nagrywam, żeby wszyscy już wiedzieli. No. Bo to naprawdę byłoby fajne. Więc zagramy sobie teraz w tym. Miejmy nadzieję, że mimo tego, że no nie wyszło nam ostatnio, to to tak jakby teraz na ten trybie nam wyjdzie, tak? Wydaje mi się, że są duże szanse nawet. O nie, do czegoś takiego nie wchodzę. 35 do 3 to wolę nie wchodzić, naprawdę. Dobra, to do jakiegoś może innego mnie wrzuci. Miejmy nadzieję, że nie do tamtego samego. Okej, w tym mogę naprawdę grać. Czekajcie. Halo? Dobra, nie rozumiem. Nie rozumiem sobie zadziałania tego, jak mnie tutaj zrespiło. Czekajcie. Dobra, muszę znaleźć jakiegoś... Czekajcie. 4 hity. Ale patrzcie, już 2 kile mam, tak więc z tragedii już wychodzę na plus, nawet jeśli bym w tej chwili zginął. To już tak jakby... Dobra, zginąłem. Neutralizer to też jest... Neutralizer, przepraszam. Okej, okay, bum. Żeby się przydało tego z neutralizera. Nie zdajemy go, nie ma szans. W ogóle dziwne i szkoda... Wiem, że nie wiem, gdzie on jest. O, w ogóle zabiłem go, nie? Więc jest spoko, ale naprawdę nie wiem skąd oni nawalają do mnie, więc troszeczkę jest smutno mi z tego powodu. Dobra, z tamtego już widzę, ale zginąłem. No dobra, trudno. Aktualnie można powiedzieć, ja nie...
nie blokuje mojej drużyny, tak? Moja drużyna ma jakby więcej razy zabiłem niż zginąłem, dobra? Dobra. To miejsce jest nawet spoko, wiecie? Być wysoko jest dobrze. Dobra, tam typa nie ma. A nie wiem dlaczego chyba mój tam strzelał. Czekajcie, kurka no. Ej, o co chodzi? Jeden strzela z prototypu w różne miejsca. Dobra, tam jest typ. Dobra, zabiłem go. On neutralizera ma. A nie, prototypa jednak. Nie myślałam, że neutralizera, bo tak widziałam. Ale dobra, triple kill, więc jest dobrze. Ale i tak przegrywamy, nie? Mimo tego, że w mojej drużynie więcej zrobiłem niż jakby przeszkadza mojej drużynie, co? To i tak przegrywamy. Dobra, zabiłem gościa. Kurka, no przegraliśmy to. Pech normalnie to. Jest pech. Dobra, jest 9 do 9. Dobry draw jest, okej? Okay? Spoko. 8 kili. No to mi się podoba. Jeden token niestety tylko, ale... na co tu liczyć, kurczę, kiedy... No tak naprawdę twoja drużyna jest beznadziejna i w ogóle. Dobra, jeszcze raz sobie zagram. Wydaje mi się, że są duże szanse. VIP na 10 minut, nawet spoko. Nie gardzę VIP-em na 10 minut. Czekajcie, tylko sobie jeszcze wezmę, otworzę jajeczko, żeby już nam się otwierało. I zagram sobie Sea of Survival, jakakolwiek mapa mnie to tak naprawdę nie obchodzi, może Deadly Arena bardzo dawno. Nie wiem, tak naprawdę chyba jeszcze nigdy, kiedy wziąłem random map, nie wróciło mnie na Deadly Arenę. Taka prawda dziwna. No ale o tym jeszcze, dobra, mamy backupy, robimy muce, po prostu na hita w ogóle, nie? Jeden strzał go zabił, to jest piękne, po prostu jaki ten czerwony mercenary jest. No to hita! Po prostu to jest piękne, dobra, heavy już gorzej trochę, ale tragedii też nie ma. A ten dwa hity. Wow, wiem, że tam jest typek. Znaczy właściwie nie tytuł, hity. No, to jest piękne. To jest po prostu piękne, jak na początku tego. Aha, on już nie żyje, spoko. Dobra, pięknie. Drugie miejsce, no nie jest najlepiej. Okej. Okay. Jeden hitek dostał. Dobra, tu już dwa hity potrzebne są. Pum, pum. Dostał piękny headshotika. The Monster Truck i zginął, nie? To taka prawda. Ale chciałbym... No, ten na hita poszedł, bo pewnie już był lekko pobity. No to tak, można grać, mówię, naprawdę. Stephen Mercenary, polecam każdemu tą brońkę. Heavy. Dobra, zdjęty, pięknie zdjęty, tak na marginesie, uwaga. Dzień dobry, panie. Chyba dostałeś troszeczkę jakby salwą taką, nawet małą i... Dobra. Tych tutaj trzeba naprawdę zdjąć, bo wnerwiają. Dużo ich tu się narespiło, kurczę, nie? Ale dobrze, z tego powodu, bo mogłem hurtowo zrobić hurtową masakrę. O, tutaj to było fajne, w ogóle gdzieś Sparkshark wali. O, special, naprawdę spoko. Bo na hita. Patrzcie. Te potwory wszystkie biorę na hita, special, to jest piękne, po prostu. Jak taka broń za końce potrafi tutaj zrobić miazgę. A nie trzeba kupować po prostu za furę diamentów jakiegoś reflektora czy coś w tym stylu. A można sobie po prostu to mieć i tak się kosi. Dobra, primary. No primary tutaj już tak nie kosi to, nie? Jak koksiło kiedyś. Czekajcie, w ogóle czemu ja gram moim tym? Aha, bo wszystko zginęło inne. Nosorożysz, tak, wziąłem sobie nosorożca. Też jest taka prawda, bo po prostu wziąłem go, bo mi się chciało. Nie będę ukrywał. Czekajcie, jakiś typek się by się przydało, bo zaraz tracę pierwsze miejsce. Dobra, mili to jest naprawdę bardzo słabo. W mili mam bardzo nadziejną brońkę. Niestety. No ale wydaje mi się, że już niedługo będziemy mieli troszeczkę lepszą. Przynajmniej o jedną klasę. Jeden, ile trzeba w ciebie załadować po prostu, żeby zginął, nie? To jest właśnie problem tej mojej broni aktualne, którą posiadam. Wszystko bije na dwa hity, ginie albo, bo wszyscy zabijają po prostu rzeczy na dwa hity albo na jednego. A ja tu się muszę, kurczę, męczyć, patrzcie, nie wiadomo ile. Dobra, special, więc koksimy. Pum. Od razu piękny kilek wleciał. Co ty skaczesz, ziom? Ej, ziom. Tak jakby musisz... zbagował się typek, kumam. Pum. No i dwa leci, kurczę, ziom. Dobra. Ja chciałbym wziąć mojego tyranozaura, tak jakby, w sensie tyranozaura, no Boże, co ja powiedziałam. Chciałbym wziąć tygrysa.
Cześć. Dobra, nie, Impulse Rifle też polecam. Ogólnie tą broń, to ona jest spoko. Bo jest dobra, nawet patrzcie, level później, nie? A i no. Wydaje mi się, że na 32 levelu będę używał nadal jej. Okej. Mamy mały problem, raz special, koksimy. Pumka jeszcze ciebie, pumka. W ogóle odpalę sobie samuraja, bo w sumie czemu nie, patrzcie, jak tutaj jest taka fajna hurtowa masakra można tutaj zrobić typu. Więc widzę, że gościu też skorzystał z okazji, że ostatnie sekundy. Dobra, zwycięstwo, 13 tysięcy punktów, no to chyba nawet spoko. Two rewards. Co dostaniemy? Jeszcze, dobra, razy dwa. I VIP-ek. 40 expa, ancient egg, 30 medali, 30 punktów, jakby dwa medale i w ogóle. Trochę końców też jest, 8 dokładnie, więc naprawdę spoko. Taki łup może być, jak dostajemy dużo expa. Jeszcze mam chwilkę VIP-a, więc skorzystam z tej okazji, iż VIP istnieje i zagram Deadly Siege, bo Siege trwa długo. Point, Deathmatch, Team. Dobra, niech będzie już Point. Point Capture na Mining Camp. Zobaczymy, czy drużyna, czy jestem w drużynie, która od razu przegrywa. Jak tak, to wychodzę, bo naprawdę nie chcę przegrać, tak? No właśnie, w tym wypadku widać, że jakby nic nie zrobię, tak? Bo moja drużyna jest dość słaba. Dobra, może zaraz, jeśli trafię do tego samej jakby teamu, to po prostu wyjdę, ale... Dobra, od zera. Od zera możemy grać. Oczywiście biorę to, bo co innego można brać, jak nie, kurczę, Champion Mercenary, które, no, do końca gry kochsi, tak? Bo jeszcze później jest tylko jeden level i kochsi. Dobra, ja idę zająć ten punkt. Bo się przyda nam, jak każdy punkt. Dobra. No, bojka, no. Spades Zmikajtor i Stormhammer to jednak jest dobry jakby atak. Dobra, to zajęliśmy, czyli teoretycznie... Dobra, mogę lecieć na to miejsce. Więc lecę tutaj. I postaram się po raz drugi zrobić... Aha, tu już przejmują nasi. Tam tracimy. Że dawno nie grałam w sumie Pixelgana, więc muszę się znowu przyzwyczaić do strzelania. Dobra, pięknie, Death. Dobra, ty to przejmuj, ja tu się nie marnuję, ja tu po prostu siedzę, by... Dobra, Dead, pięknie. Tam zajmują. Dobra, zabity. Tragedii nie ma. Każdy kill, cieszę się, dobra. Shadow Spell. Fajna bronka mi się wydaje. Z tego jest. Bo zabija na hita. Ja no, wiem, że takie wszystkie spele zabijają na hita, oczywiście na swoim levelu. Bo nie mówię, żeby na przykład, nie wiem, coś tam zabijał na hita na dwa levele później, tak? To jest niemożliwe raczej, dobra. Shadow Spell, czyli... Aha, on się tam zresztą za mną. Tu ty chamie, kurczę. Nawet ostrzegawczego tego nie dały, że tutaj się do mnie zbliżasz. Ty hamuwo. To jest hamuwina po prostu. Dobra, zabity. Czekajcie, dobra, zabity. Okej, double kill, spoko. Tragedii nie ma. Na tym trybie zresztą jest totalna muca, nie? Nie można dobrze wymierzyć w typa, bo to jest totalna muca. O, w mordę. O, w mordę. Co to? Co tu tam się dzieje? To z tego Shadow Spella tak nawala? Podejrzewam. Co tu? O, jest tragedia. Dobra, z tyłu mnie, tak? Z tyłu? Nie, nanobots rifle. To ma homing missile. Ale w ogóle, nie wiem, czemu goście teraz upgrade'ują stare bronie na max level, to jest dla mnie niezrozumiałe po prostu. Nie wiem, może dla was zrozumiałe, ale dla mnie, no nie ma to też sensu, tak po prostu upgrade'owanie tej, bo to jest droższe niż kupno normalnej nowej bronki, tak? Taka jest prawda, czekajcie. Chciałam sobie na jetpacku tutaj szybko podlecieć, a tu... Wiktory. 1000 punktów nabiliśmy chyba, tak? Tak. Ta gra nie miała sensu. Była dla mnie bardzo nudna, ale dobra. 24 expa będzie też 8 końców. Troszeczkę punktów, 2 medale. Dość spoko, tak? Naprawdę dość spoko. Teraz zagrałbym sobie jeszcze raz na tym evencie, bo event jest naprawdę bardzo spoko. Ogólnie to żeby mi tu już nie przeszkadzało. No i jeszcze raz sobie zagramy. Podejrzewam, że znowu natrafię na beznadziejny team. Bo tak naprawdę, jak ostatni raz był ten event, miałem one-shota, to po prostu kill za killem, nie? Takie, co z tego, że miałem 20 killi, jak po prostu mój team miał 0 i ginęli co chwila. Zaraz bym chciał się tepnąć, bo naprawdę tutaj nie lubię być, nie lubię przebywać w tym miejscu, tak? To miejsce jest naprawdę bardzo narażone na
spotkanie z przeciwnika. Aha, ja wszedłem kiedy. Ja wszedłem z przegraną grę, zapomniałam popatrzeć. To problem. O kurka, no. Dobra, jeszcze raz. Aha, tepnął się. Ja też się tepam, już widzę tego typa tutaj. Chcę się tepnąć. A nie mogę się tepać, spoko. Dobra, zabiłem go przed tepnięciem się. Dobra, ja też się tepam. Bo to miejsce mi się nie podoba. No nie tepnęło mnie też w najlepsze miejsce, jeśli nie tepnęło mnie w gorsze miejsce, ale... No, ale trudno. Się mówi. Dobra, pięknie zdjęty. Kurczę, ten strzał był nietrafny. Dobra, ale jest okej. Okay. Jest naprawdę bardzo dobrze. Przydałoby się też... Tam typa nie ma. Dobra, tam jest jakiś typ. Czekajcie, jeszcze jeden hit ma. Dobra, zdjęty. Nie no, dużo killi robię, patrzcie. Już prawie... Prawie wyrównałem jakby grę. Dobra. Kurka, no. A, daleko jest, bardzo daleko. Dobra, jeszcze jeden hit. Kurka, dostałem. No ile on... Dobra. I tepam się. Chcę się tepnąć. Dobra. Tepam się i zaraz zobaczymy. O, no i też jestem w nie najlepszym, bardzo słabym miejscu. Kurczę, nabalam z tego jak z karabinu, ale lepiej się przysnajpić, okej. Okay. Jest dupa, zaraz zginę. No trudno. Też moja flag keepera. Ciekawe ile on razy zginął ode mnie, pewnie 0 razy, bo... I sobie myśli, że jest kozak, bo mnie zabił, nie? Ale tak mi się wydaje, że... Wydaje mi się, że to nieprawda. No patrzcie ile killi. Nie powinienem stracić jakby punktów. Nie powinienem stracić punktów, bo to by było bardzo nie fair. Defeat i mam nadzieję, że naprawdę nie stracę pucharków. I niech dostanę tokena. Dobra, jeden token jest, tragedii nie ma rzeczywiście. Więc... mogło być gorzej, tak dostałam tego tokena. Nie narzekam. Okej, okay, otworzymy sobie to. Weźmy sobie tutaj. 4 tokensy. To był dobry wynik, to znaczy dobry łup, tak jakby. Bo mamy sobie otworzyć jeszcze to i to, więc fajnie. Wezmę sobie jajeczko, bo jest jakby gotowe. Pum. No, nie najgorzej. Okej, okay, kolejne jajeczko sobie otworzymy. I teraz malutki opening. Pum. VIP na 10 minut. Okej. Okay. Więc zagrałbym sobie teraz jeszcze jakąś może fajną mapkę. Block Crash Team Strike. Team Strike jest bardzo długi. Flag Capture. Zagram sobie Flag Capture i na Christmas nie, broń Boże, Parkour City. Parkour City to jest jak na mnie najlepsza mapa do point, do Flag Capture. Nie wiem, bo naprawdę to jest ta... no wydaje mi się, że to jest po prostu najlepsza mapa do Flag Capture. W ogóle przegrywamy jednym. Ale trudno. Przeżyjemy z tym jakoś. Ja nie dostałam w ogóle nie wiadomo z czego. Czekaj, gdzie wezmę sobie lepszego peta? Peta tak zwanego super atakersa. Tu widzę, że jakieś kamperzy siedzą. O, bożka! Dobra, zginął. Dobra, biorę to i lecę na tym. O Boże, mam 2 HP. Na siedka. W ogóle, czemu? On ma prototypa i ghost latan? Przecież to jest najgorsza broń. Dobra, jest troszeczkę ciężko, bo co ja mam tu zrobić, jak sam atakuję, nie? Taka prawda. Dobra, i leci, jest, leci nasz. Ja lecę mu na pomoc. By go osłaniać. Dobra, zabiłem jednego, więc osłoniliśmy naszego, który mam nadzieję, że uda mu się dojść. O kurna. Dobra, nasza flaga tam jest i mam, jest 1-1. Więc wydaje mi się, że tragedii nie ma. Lecę też do ataku. Bo wydaje mi się, że to by był dobry pomysł. Albo siądę sobie... Okej. Okay. Chumam cię, ziom. Dobra, zabiłem go. Teraz musimy wlecieć po flagę. Dobra, zabrali już ją. Panie gościu jetpackiem. Dobra, ja cię osłaniam. Ty bierz flagę, ja cię osłaniam. Okej, okay, killer. Troszeczkę tego. Czy ty zginąłeś? Chyba żyjesz. Tak, ty żyjesz. Okej, okay, to ja tutaj... To ja tu będę starał się coś zrobić, nie? Kurczę, on idzie do nas. Nasza flaga wyszła. Dobra, zabity, kurczę. Co ty chciałeś zrobić, ziom?
pum, w ogóle dostałem jeszcze punkty za to, że on miał jetpacka na sobie, tak jakby. Więc spoko dość. Nie powiem, że nie. Mało ammo w tym. Dobra, to sobie jeszcze weźmiemy amunicję do tego, bo to jest przydatne. Czekajcie. I czy ktoś z naszych tutaj leci? No, niestety nie. 3-1 w ogóle nie, więc teoretycznie jakby ich rozpierniczamy. W teorii. W teorii teoretycznej. Dobra, już nie uda mi się niestety donieść tego, ale ale trudno. Wiem, że żadnej flagi nie doniosłem, ale no bardzo, bardzo pomogłem, tak, w grze. Mam najmniej punktów teoretycznie. Ale co tu więcej mówić? Najwięcej zrobiłem, to jest właśnie głupie. Najmniej punktów, a najwięcej zrobiłem, tak? Bo tak jakby, gdyby mnie nie było, to nikt by flagi z mojego teamu nie zdobył. Więc 40 expa, 8 końców, naprawdę. I dlaczego mógłby ten event patrzeć, jak teraz kokrzę z tym expa, nie? Mam po prostu dwa razy więcej expa, niż miałbym normalnie. I też zawsze coś tam jeszcze dostanę, nie? Szybciej wbijam level. Po prostu eventy to jest najlepsza rzecz na mnie, jaka może być. No chyba, że eventy są takie, że musisz wydać gemy i może coś dostaniesz. To jest najgorsze. Takich eventów nienawidzę, ale takie eventy bardzo, bardzo mi się podobają. Kiedy wyjdzie na ety? Chyba dzisiaj. A chociaż w sumie nie jestem pewien. Ale napiszę mu chyba. No, taka prawda. Ogólnie w sobotę o 18 live stream. Więc fajnie by, żeby było po prostu, gdybyście wbili. We house azar, to mieliśmy zagrać na tej mapie, więc gramy. Live o 18 w sobotę. Pamiętajcie. Live z Pixela. To jest taka tradycja, że każdą sobotę jest live z Pixel Gana. Elo ziom. Kurczę, to było fajne. To było fajne, po prostu takie elo ziom. Się nie skapnął. Na tej mapie zawsze jak stąd wychodzę, to biorę sobie jetpacka i kokrzę, ale aktualnie nie mam kogo tu by skoksić, tak? Wiesz, czego ty mi jakiegoś solarowego czegoś tam ładujesz? Dobra, spalił się ziom, to jest dobre, naprawdę. Burning w tym czempionie, patrz, ten też się spalił, nie? Gdyby on nie miał burningu, też byłby bardzo epicką bronią. Ale wydaje mi się, że mógłby być tylko legendarną. Nie wiem, ale naprawdę bardzo wiele killi ja robię z burningu, nie? W sensie, no 80% killi jednak to są normalne zastrzał. Ale mówię, te 20 to po prostu z tego powodu, że gościu się spali, tak? Po tym strzale. Jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle, co ty tą z bazuką tutaj? Dobra, nie ma tu, kurczę, mi z bazuką. Czwarty kill pod rząd, nie? Bez defu. Dobra, mamy naszego słodziaka ogólnie. Nosorożec to jest legendarny chyba, czy epicki? Nie, chyba legendarny. W każdym razie on daje lepszy damage, tak jakby. Czekajcie, bo to on zaraz tutaj wyskoczy. Co ty mi tu z weterana chcesz po prostu? O jeny! Bo, uwaga, czekajcie, schowam się. Oh, god damn it! Co tu się dzieje? Problemy są, nie powiem, naprawdę, mam bardzo mało HP. O, ziom z Golden Frienda! Dobra, zabił mnie, ale ja też go zabiłem, nie możecie mi też zarzucić tego, że jestem słabym graczem, bo jestem kozakiem. Czekajcie, ile mam killi? 8 killi przed jedną śmiercią. No, to chyba dużo, nie? Zresztą nie mam tak strasznie aż dużo super epickich broni, tak? I nie będę ukrywał. Mam tylko tak naprawdę Champion Mercenary, a reszta to takie... nie no, dobre są bronie, da się z nich kogoś zabić, ale... No, kurczę... A się schował, ziom. Ej, naładuję mu tam, kurna, z tego. No, dostał jeden. Wiem, że to nie ten, którego tam, ten tego, ale wiadomo, że dostał, tak? Deadeye! Deadeye. Pięknie po prostu. Dostał taką salwą i death, nie? To jest ładne, ale zaraz ginę. Odpalamy samuraja! On zniszczy. To jest właśnie to, czasem się tak baguje, że po prostu samuraj jakby się odpala i od razu znika. To jest dziwne. Dziwne i smutne bardzo, ale. Ale trzeba to przemęczyć się z tym. Zmarnował mi się samuraj, tak jakby. A to jest bardzo smutne. Czekajcie. Z tego Golden Frienda tu nie próbuj nic zrobić, kurczę, dostał headshota i zginął. Dobra, dostał kolejnego. Nie no, to tym razem to już headshot nie był. Dobra, to kolejny dostał gościu, czy coś tam. Oj, god.
Chciałem cię zabić. Dobra, zginął. Z tym budem przedkończę meczu, ale zginął, więc naprawdę spoko. 15 kili. No mogło być lepiej, tak? Ale trzeba też przyznać, że nie wszedłem na początek meczu. 30 expa, więc dość spoko. 30 tarcz, dobra. Jest dobrze. Expa też dużo, końców też dużo. Pod expie naprawdę też końców też troszeczkę dużo nawet zarobię. To mi się podoba oczywiście. To zagramy sobie jeszcze ostatniego Siege'a. Nikt w klanie niestety nie gra, więc będziemy musieli grać z, po prostu z graczami, którzy jakby nie są z klanu. Nie z wami, jeśli w klanie jesteś. Ty, który... No, nie z tobą. Ty, który chciałbyś ze mną zagrać, oczywiście, jeśli masz takie szanse, bo jesteś w moim klanie, tak? Co to więcej mówić. Słuchajcie, team już jest. Jesteśmy atakującymi, więc bardzo spoko. No i co? Rum is moving. Chyba podstawowy fort chociaż. Nie, to jest podstawowe niebo. Co raczej nie będzie fajnie. Nie, podstawowy fort. Skoda trochę, bo wolałbym chociaż troszeczkę... Największa zabawa jest, kiedy oni mają taki super wykokrzony fort. Wiem, że my nie mamy wykokrzonego fortu, ale mówię, że wtedy jest zabawa, tak? Bo jest ciężko. A tak to raczej wygramy na 100%, nie? Naprawdę, gdy goście nie mają wykokrzonego fortu, to... Co? Ile ty... I ma coś, jakąś rakietnicę fajną. Dobra, dostał. Salwiutką, piękniutką i zwinutką. Kurczę, no. Golden Friend w ogóle 3 hity przeszedł. Taka jest prawda. Dziwna, prawda? No, ale jednak. Sobie postrzelam z tego. Bo dawno z tego nie grałam tym w ogóle. Dobra, zginął. Niestety nie ode mnie, ale zginął. Dobra, dostał, kurczę, salwą dead. Tylko też by się... Kto tu? Dobra, kurczę, jakaś myszka dostała salwą, bo naprawdę nie lubię myszek. Bojka. Dragon King. Wyszedłem i od razu zginąłem. Dobra, ale proszę, dajcie chociaż jednego tego checkpointa zdobyć. W sensie jednego zdobyliśmy, nie? Ale drugiego. Aj, dobra, dead. Tam jest jeszcze jeden typek, trzeba go zdjąć. Uwaga, bo on to... Dobra, jest, dead. Dobra, czekajcie. Dobra, zginął. Czekajcie, w ogóle czemu ja z tego strzelam? Trzeba z tego postrzelać. Dobra, dead, pięknie. A troszeczkę jakby autofamo. Średnio. Idzie mój teamek. Dobra, cztery ammo, więc trzeba oszczędzać. Dobra, to postrzelamy sobie z tego, żeby zakoksić im troszeczkę dupę, bo trzeba ich tam naprawdę nieźle pocisnąć. Dobra, na pewno troszeczkę damage'a dostali, pewne to jest. Czekajcie, postrzelam i tam kurczę pod nogi. Dobra, jednego zabiłem. Z tego nawet. Ja powiem, że to nie jest najlepsza brońka, bo to, no to nie jest najlepsza brońka, tak? Bo... No to jest takie, jakie jest. Ale też polecam, jeśli ktoś nie ma nieskończoności końców. Bo niektórzy na przykład wydają wszystkie gemy na lucky chesty. W ogóle dwóch na raz, nie? A ci, którzy wydają wszystkie gemy na lucky chesty, nie mają kompletnie gemów, tylko mają nieskończoność końców, ale kompletnie gemów nie mają. Jak na mnie to jest zły wybór, ponieważ nie mogą mieć czegoś takiego jak właśnie Champion Mercenary. A na mnie to, no mówię, no, ale najlepsza była w grze. Dobra, pięknie, dead. Flagkeeper raz został zabity. Chyba spoko. No bo... Flagkeeper do barbońka. Dobra, dobra, dot. Dot, panie, my tu pana naprawdę nie potrzebujemy. Dobra, zabity, chować się. Dobra, autofammo, no to nie najlepiej. Czekajcie, schowam się tutaj i postrzelam sobie troszeczkę po snajpie. Wydaje mi się, że mam duże szanse na powodzenie. Ajajaj. No dużo HP nie miałem, ale dobra, mamy drugiego checkpoint. Bojka. Ty jaki? Ej, Dragon King nie ma wallbreaka. W sensie, ale on musiał mnie totalnie fartem zabić. Totalnie fartem, albo jest cheaterem. Chociaż w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby to był lag. Bo pixel gun to pixel gun i on ma wiele lagów. Dobra. W każdym razie 130 metrów. Okej, spoko. Widzę, że kolejny gościu gdzieś się zbugował. A, my w czwórkę gramy, to spoko.
jest to spoko, nie ma tak super łatwo. Ale z tym, co mnie zdziwiło, Dragon Kingiem. Ogólnie jak ktoś nie wie, jak wygląda nasz fort, to łącznie z pajęczynami możemy go tak wam pokazać. O, jest spoko. Tak więc lecimy, słuchajcie. Dobra, wy się tam nimi zajmujcie. No Boże! Ja chcę postrzelać z boku. Dobra. Czekajcie. To ja się tutaj jakoś... Dobra, dostał z Golden Friendem. Dobra, dostał, kurczę, pięknie. Salwiutko dostali. O nie, to ma najlepszą broń w grze. Ziom! Dobra. Chowam się. Dobra, dostał, kurczę, chowam się. Dobra, dostał, kurczę, chowam się. A dobra, już nie mam przeładowanka jakby. No nie można zabić ich 5 razy, tak? No kurczę, ile razy go zabiłem? Tak patrzyłem na tą mordę słodką, to chyba z 4 razy ich zabiłem. O kurczę, mają pierwszego checkpointa, ajajaj. Już nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. A ty masz mercenary, ziom. Ty masz mercenary. Cześć, morda. Elo, mordeczko. Lubię cię, mordo. Dobra, morda dedła. Kolejna morda dedła. I ty też, mordo, dedni. Dobra, dziękuję bardzo. Ram is moving back. To mi się podoba. Do mord, morda dedła. Takie morda dedła, morda dedła. Morda dedła. Kolejna morda dedła. Czekajcie, ja się chowam. I zabija mordę. Ty, mordo. Mordo klejo. Dobra, kolejna morda dedła. Czekajcie, bo... Mordo! Dobra, zabija mnie morda. No co tu więcej? Ojeny. Dobra, to nie ma wyższego levela, co trzeba przyznać, że szybciej zabija, tak? Niż to. Łączny większy damage ma to moje słodkie, ale... on ma... No, bardziej przydatną brońkę, tak? Co tu więcej mówić? Bardziej przydatną brońkę. Czekajcie, trzeba typa... Trzeba typa ładnie zdjąć, bo... My gościa nie chcemy, czekajcie. Ty ziom z mercenary. Jeszcze tego. Potrafisz gościa strzelić, bo ty masz snajperkę. Dlatego polecam co innego niż snajperki. O pięknie, patrzcie, to polecam. Champion mercenary i polecam koksić. Nie będę ukrywał, polecam koksić. O, damn it. Dobra, dead, pięknie. Więc zaraz zobaczę, ile miałam killi podczas tego. Podejrzewam, że bardzo dużo. 77 metrów oczywiście rozłoiliśmy ich, bo tak żeby inaczej. No i co, 17 killi. No, tak dość fajnie mi się grało. Zresztą 17 killi nie łącznie, tylko jakby przy naszej fazie broniącej. 30 expa, 6 końców. No. Dużo naprawdę zarobiliśmy podczas tego odcinka. Tak więc co, jeśli ten odcinek wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę. Subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i co? Otworzymy sobie jeszcze jajeczko. Coś takiego nam wydropiło. Mogło być lepiej. Czekajcie, wezmę sobie to, bo chyba nie będę grał teraz. No i otworzymy sobie zaraz opening. Więc teraz podczas tego openingu macie czas, by zostawić łapkę, subskrypcję. No i zadzwonić. O, w ogóle mamy nową rzecz w forcie. Uwaga! Decoration, niestety. O Boże, nie! O Boże! Jakie to brzydkie. No już to wolałbym, na serio. To jest w miarę ładne, a to jest takie brzydkie. Dobra, skrawcę to, ale... Ale uznajemy, że na czas po prostu... no później to zmienię na takie, jakie jest, albo... a nieważne, już nie będę pisał ci nic, bo mi się nie chce. Mówię po prostu, że to będzie na czas jakiś tam, kiedy to się będzie krawciło, później to zmieniło. Ogólnie bardzo by się przydało mieć upgraded RAM. Taka jest prawda. Albo tak. Opym. Już kończę. Uwaga, uwaga, to już jest koniec odcinka, tylko sobie otworzę opening. Tak więc, pum, pierwsza skrzyneczka, co dostaniemy? 3 końce. Fajnie. A nie najlepiej. No, skrzynka mogła być lepsza. Dobra. Next chest, pum. 5 końców.
No, już lepiej, już lepiej. Dobra, kolejna skrzynka. Łącznie stąd to jeszcze cztery. No, mogło być lepiej. Dobra. A jeszcze kilka. Trzy. Candy Cannon. To mi się podoba. Candy Cannony naprawdę są bardzo przydatne. I przedostatnia skrzynka. Cztery końce. Fajnie. Trampoliny. Też naprawdę spoko. Będziemy mogli sobie wyskakiwać. A nie, jeszcze przedostat. To jest przedostatnie dopiero. Okej, to naprawdę spoko. Pięć końców. Albo wbiliśmy tak jedną. I zombie horda. Nie jest źle. No i teraz ostatnia skrzynka. Proszę, może jakaś część do broni. Proszę, jakaś część do broni. Nie, no nie będzie części do broni, bo... No jak na złość tylko Tesla Gate. Trudno się mówi. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. No ale co, dziewiąte miejsce. Też fajnie by było naprawdę wbić te 500 tych, by jakby mieć... mieć to złote jajko, bo chciałbym w sumie. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak mówiłem, kto nie zostawił łapki, nie zostawi. Kto nie subskrybuje, nie zasubskrybuje. No i cześć. Nie wiem, czy to jest najlepszy moment, ale przypominam wam, byście byli na sobotnim livestreamie o 18:00. Oj, 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 nie jest łatwo, nie jest łatwo, naprawdę. O nie, 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 nie.